Nie no, niemożliwe. Na pewno coś źle sprawdziłaś. Nie no, co ty, Piotr? Widziałam to na naszej grupie. Hejka, z czego napisaliście wypracowanie? Teraz to już nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Przecież to trzeba było przygotować na dzisiaj. Owszem, trzeba było napisać na dzisiaj, ale tak się składa, że pani Marchlewska się rozchorowała i mamy zastępstwo. No to chyba fajnie. Będzie luzik przez następne 2 lekcje. Nie, Mati. Nie, nie będziemy mieli luzików. Patrz. Zastępstwo ma Burakowska? To znaczy? 2 lekcje matematyki pod rząd. Kogo by tu dzisiaj zapytać? Taśka, nie stój tak na świeczniku, bo cię do tablicy weźmie. Wiem, Piotr, ale mi już po prostu nie zależy. Już dość. Kasia może. Dzisiaj taka rozgadana. Zapraszam do tablicy. Żegnaj, Piotr. Dzięki za wszystko. Kasiu, rozwiąż nam to równanie trygonometryczne. Pewnie. Ale czy mogłaby mi pani najpierw wyjaśnić to równanie na jakimś przykładzie? Na przykładzie? No tak, zawsze pani powtarza, że matematyka to królowa nauk, że to najważniejszy przedmiot, który jest niezwykle przydatny. No więc ja chciałabym wiedzieć, jak obliczenie tej funkcji przyda mi się w prawdziwym życiu. No ale przyda się, wiesz... No właśnie nie wiem. Dlatego proszę jakiś przykład z życia wzięty. Jak robię zakupy, jak odprowadzam podatki, jak piszę CV. Gdzie znajdę zastosowanie tej funkcji? Otóż jest jedno zastosowanie tej funkcji. Ta funkcja doskonale obliczy twoje szanse na zdanie do następnej klasy, jeśli natychmiast nie przestaniesz się mądrzyć. Czyli wynik to 0. Bardzo śmieszne. 1. Siadaj. Mateusz, powiedz szczerze, tata pomaga ci w odrabianiu lekcji? Nie, już nie, proszę pani. Już nie? No tak, ta ostatnia 1 go zupełnie załamała i powiedział, że ma dosyć, bo ma flashbacki z Wietnamu. To twój tata brał udział w wojnie w Wietnamie? Pani zagląda czasami do internetu? Co takiego trzeba zrobić, żeby zamienić centymetry na metry? Powinnaś to pamiętać ze szkoły podstawowej. Wiem, trzeba usunąć amerykańskie grosze. Co takiego? Nie rozumiem. Siadaj, dziecko, siadaj. A teraz, droga klaso, o, dobrze was wytresowałam. No to lecimy z zadaniem. Do naczynia w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta o wymiarach 40 i 50 cm wrzucono 6 o krawędzi 2 cm. Oblicz, o ile podniesie się poziom wody w danym naczyniu. Powodzenia. Ania, Ania. Co to jest prostopadłościan? No, taka miska jakby. Okej, a jak się to liczy? No, to proste. Masz wzór V równa się A do trzeciej, czyli V równa się 2 do trzeciej, czyli 8 cm do trzeciej. Masz wzór V równa się A razy B razy C i podstawiasz. 8 równa się 50 razy 40 razy C, czyli 8 równa się 2000 C. Dzielisz to przez 2000 i wychodzi ci, że C to 8 przez 2000, czyli 4000. Czyli poziom wody podniesie się o 4000 centymetrów. Powiem ci tak, 300 lat temu takie kobiety jak ty palono na stosie. Ale dzięki. Ej, Aria, co taka smutna minka? Co się stało? Nic. Aha, okej. Po prostu... Po co pytałem? No mów, Aria, słucham. Po prostu nienawidzę tego przedmiotu. Aria, jeżeli masz coś do powiedzenia, to bardzo proszę na głos, tak żeby cała klasa słyszała. Co takiego macie teraz do omówienia z Mateuszem? Właśnie mówiłam Mateuszowi, jak bardzo nienawidzę tego przedmiotu. Nienawidzę rysowania tych cholernych brył, których, nie wiem, nie da się ich nazwać ani wiaderkiem, ani pudełkiem, ani nie jestem w stanie wymówić nawet tej nazwy. Nienawidzę ciągów arytmetycznych, które brzmią i wyglądają jak imiona druidów z Gwiezdnych Wojen. Nienawidzę tego stresu, który towarzyszy mi podczas nauki każdego nowego zagadnienia, że znowu nic nie zrozumiem, że znowu cała grupa będzie lepsza ode mnie, a ja będę najgłupsza. Że znowu cały rok będę lecieć na dwójkach, a potem moja mama się będzie za mnie wstydziła i przepraszała panią podczas wręczania pani kwiatów, w których jest ukryta koperta z cyferkami, która bardziej panią interesuje niż moja edukacja. Ale przede wszystkim nienawidzę pani. Jest pani okrutną, złą i podłą kobietą, która czerpie radość z maltretowania nas. Zamiast nam pomóc, zrozumieć chociażby rzeczy, które powinniśmy mieć opanowane w zeszłym semestrze. Czy to wystarczy? No i właśnie dlatego jestem smutna. O, Hania, no proszę, tylko 20 minut spóźnienia. No ja wiem, przepraszam, ale no tramwaj mi uciekł. Trzeba wstawać wcześniej. Wystarczy sobie policzyć, ile czasu potrzebujesz, żeby zdążyć. No wiem, ale nie potrafię. A w sumie skoro nie potrafię, to tak jakby to pani wina, więc minusik dla pani. Szlak, tu mnie masz. No dobra, minusik dla mnie. W dwóch koszach znajdują się jabłka. Jeżeli z jednego kosza przełożymy 3 do drugiego kosza, to... Coś nie tak, Piotr? No tak, no bo znowu są te jabłka. No i ja wiem, że to jest tylko przykład, no ale tak szczerze, na krzywdy Kerfusia. Kto używa zaawansowanej matmy, żeby policzyć, ile jabłek ktoś przełożył z koszyka do koszyka, no? Te przykłady są idiotyczne. No to inaczej. Masz kanały na YouTubie. Z jednego lifestyle'owego przechodzą widzowie do drugiego, dajmy na to gamingowego. W sumie 3000 widzów. I wtedy na obu kanałach masz tyle samo subów. Natomiast jeśli z tego gamingowego ucieknie 8000 subów na rzecz lifestyle'u, to na pierwszym kanale będzie 2 razy więcej niż na drugim. To ile masz subów na obydwu kontach? Więc tak, na kanale gamingowym będzie 36 000, a na kanale lifestyle'owym 30 000. Yes. Czyli jakby to były jabłka, to ile jabłek będzie w każdym z koszów? Skąd ja mam to wiedzieć? No niestety, Kasiu, nie mogę ci zaliczyć tego sprawdzianu. Co prawda to tylko pół punktu, ale zasady to zasady. A jakby mi pani zadała super trudne pytanie, byle jakie, i jak odpowiem, to mi pani zaliczy. Ale tak nie można. No dobra. Widzisz to drzewo za oknem? Policz, ile ma liści. 8365. Ale niby jak to policzyłaś? A to już jest drugie pytanie, pani profesor. Z Warszawy i Krakowa jednocześnie wyjechały naprzeciwko siebie 2 pociągi. Pospieszny pociąg z Warszawy jechał z szybkością 80 km na godzinę, zaś osobowy z Krakowa z szybkością 64 km na godzinę. Ile czasu upłynęło do chwili mijania się pociągów na trasie i w jakiej odległości od Warszawy to nastąpiło? A przepraszam, czy to był pociąg TLK, czy to było Intercity ze wcześniejszą rezerwacją? No właśnie, i teraz są remonty na dworcu zachodnim, więc na pewno będą opóźnienia. A, i mowa o Lubomirskim czy Piłsudskim? I jeszcze Hańcza jeździ z tego, co pamiętam, ale to inna trasa nieco. Jeśli załadunek Warsa będzie w tłuszczu, to czasówka na pewno się wydłuży. A no właśnie, tak. I w Małopolskim też jest teraz remont torów, więc na pewno będzie objazd przez Częstochowę. A te składy, proszę pani, to chodzi o PESy 223M-ki? Co ty gadasz? Przecież pani na pewno chodzi o SM-ki 42. No, pytanie brzmi, czy jedziemy ze zniżką uczniowską. No. A w ogóle to jutro ma padać i będą burze, więc ja bym to przełożył jeszcze trakcję, szlak trafi. Jasna cholera, co za różnica? Przecież to są pociągi zabawki. Znasz odpowiedź? Nie, ale mam pytanie. Czy to będą takie zabawkowe drewniane pociągi, czy jednak to będzie plastikowy drewniany pociąg? A, no i czy jedzie po dywanie, czy po panelach? Dzięki Bogu. Wszyscy wynocha. No, nie było łatwo, ale daliśmy radę. To prawda. No to co, słuchajcie, wdrażamy nasz plan. Jesteście przekonani? Jeżeli wszyscy na pokładzie, to ja też. Jak Hania, to ja też. Co wy robicie? Ile wy macie lat? Za tydzień od teraz robimy to.